Witam. Mówi Krzysztof Sylwanowicz. Chciałem dzisiaj taką smutną informację podać, że w wieku 51 lat, które kończę zaraz, zaczynam 52, no niestety taka jest kolej rzeczy, że rozpoczyna się taki cywilizacyjny proces. No, wyprowadzania starszych z czystymi rękami, czyli jak najlepszej wierze, z jak największym szacunkiem, jak największą miłością, jak gdyby z uzasadnioną naukowo i wszechstronnie, cywilizacyjnie uzasadnioną dobrą wolą w sensie usprawnienia życia, pomocy, przedłużenia lat. No i taki właśnie dziwny mechanizm, że to, co młodym wydaje się dobre, to starym wydaje się złe. Jak gdyby automatycznie robi się taki protest wewnętrzny, organiczny, nierozumowy. Protest, jak gdyby, który wie po prostu, czym się musi ten proces zakończyć. Wiele przykładów, wiele obserwacji, wiele tego samego rodzaju historii i zawsze ten sam koniec, więc jak gdyby, no niestety, można tylko dziękować za tą opiekę i za tą pomoc, za to usprawnienie życia, uczestniczyć w nim i poddawać mu się chętnie. No ale niestety jak gdyby nie zmienia to faktu, że tego rodzaju pomoc szybciej da nam odpocząć na wieki. Aż chciałoby się pożyć, przyjemnie się żyje na emeryturze, na rencie. Przyjemnie się, no jak gdyby wreszcie ma czas i można sobie się nawet pobawić tym, czym się cały człowiek, całe życie. Całe życie zajmował, ale tak naprawdę zajmował się tym, bo chciał, bo uważał, że mu to przyniesie korzyść, dlatego się tym zajmował. Jak gdyby przyniosło korzyść, jaką przyniosło, tej, której nie przyniosło, to nie przyniosło. Nie przyniosło i jak gdyby miałby ochotę dalej bawić się tak tym rodzajem życia, który wybrał. Natomiast niestety, jak młodzi decydują o tym, czy muszą, czy nawet dobrze robią, cywilizacyjnie dobrze robią taką wymianę pokoleń, że wybierają inną drogę dla starszych. Dla starszych ludzi inną, niż by sami sobie wybrali. Być może ta droga, którą sobie sami wybrali, byłaby dłuższa, bardziej satysfakcjonująca, przyjemniejsza. No ale przede wszystkim byłaby dłuższa, a w związku z tym jak gdyby zużycie zasobów ogólnoludzkich, no byłoby na pewno czyimś kosztem, to znaczy, że ktoś za młodu miałby mniej. Ktoś za młodu miałby mniej, ktoś za młodu miałby gorzej, ktoś za młodu miałby więcej roboty, ktoś za młodu miałby mniej przyjemności, jakiejkolwiek. Bo czy to będzie podróże, czy to będzie spędzanie czasu z rodziną,
tak człowiek jakoś jakiegoś rodzaju przyjemności, jakiegoś rodzaju pracy, no, które kiedyś tak się, że tak powiem, zakończył w ten sam sposób. Czyli ktoś zdecyduje, że już nie należy dłużej kontynuować tego rodzaju zajęć, bo one przynoszą szkodę. W związku z tym znacznie narzucą, czy pomogą w zmianie zajęć na takie, które będą korzystniejsze, które na pewno przedłużą życie, polepszą jego jakość. No, oczywiście koniec będzie taki sam i czas będzie taki bardziej spędzony na protestach i na walce z tą drogą, która jest z zewnątrz wyznaczana. A jak gdyby najprzyjemniej zrealizować tą drogę, którą się samemu wybiera. Niestety takiej wolności nikt nie ma. W związku z tym konieczność jest podporządkowywania się drodze wybieranej przez cywilizację, przez ludzkość, przez bliskich, przez dzieci swoje, cudze, przez po prostu, no, jak gdyby podporządkowanie się reszcie ludzkości. No niestety będzie to mniej przyjemne niż wybieranie swojej własnej woli, ale nie jesteśmy na bezludnej wyspie, więc w związku z tym jesteśmy zmuszeni, a nawet dobrze by było, gdybyśmy sami z własnej woli podporządkowywali się tej woli otoczenia większości, czy tam jakiejś innego środowiska. Nawet jeżeli nam się będzie to wydawało, że nam to zaszkodzi, że nam to pogorszy warunki życia, musimy się z tym godzić. Mówię o tym dlatego, że zacząłem ostatnio przyjmować takie lekarstwo, no nie wybrane przeze mnie, nie zapisane przez lekarzy, ale zalecone przez jakichś tam bliskich, czyli jakąś tam rodzinę, która jak gdyby no, ma prawo do decydowania o moim losie, o moim życiu, bo mną się opiekuje i mną się zajmuje i ja jestem dla niej pracą, finansami i w ogóle wszystkim. Choćbym miał wiat jak najmniej, choćbym jak najmniej wydawał, choćbym, że tak powiem, nic nie najmniej wszystkiego zużywał, to i tak ciągle będę na czyimś garnuszku, jak to się mówi. Czyli na czyimś garnuszku i dlatego ten ktoś ma prawo decydować o tym, w jaki sposób, jaką drogą będzie mnie starał się mój los polepszyć. Nie będzie to ta droga, którą ja wybieram, tylko będzie to droga tych, którzy się mną opiekują. No i po przyjęciu tego lekarstwa, które wzmacnia serce, dobre, że tak powiem, przeczytałem skład, jak gdyby nie budzi zastrzeżeń żadnych, chętnie je przyjmuję w związku z tym i nie mam żadnych obiekcji do niego, co do niego, tak jak do poprzedniego miałem, ale do tego nie mam. No to niestety to jest właśnie tak, że jak siedzę sam, to czuję pogorszenie komfortu życia w ten sposób, że mam mniej odpoczynku, a nawet jak siedzę nieruchomo, to czuję, że ciężko pracuję. Moje serce mocno wali, jakbym biegł, jakbym szedł, jakbym no, wkładał w jakiś wysiłek właściwie, w jakiś wysiłek, w istnienie, nawet w to siedzenie. Siedzę tak, jakbym biegł. Czyli nie mogę siedzieć statycznie, nie mogę odpoczywać, tylko nic nie robiąc muszę wykonywać jakąś pracę, której no nie chcę wykonywać, albo nie potrzebuję wykonywać, albo chętnie bym odpoczął w tym emerytalnym czy rencistkim wieku. No natomiast nie mogę tego zrobić, dlatego że przyjmuję to lekarstwo. To lekarstwo powoduje, że ciągle organizm jest pobudzony do pracy, a w związku z tym każda praca zużywa człowieka. Nie można całe życie leżeć do góry brzuchem, nie można całym życiu nic nie robić, nie leżałem, tak, ale
nawet gdybym chciał teraz w drugiej połowie życia sobie poleżeć, odpocząć, odcinać kupony, jak to mówią, to mi nie wolno. To nie wolno mi, po prostu muszę dalej pracować. Pracować albo sam osobiście jakoś tam swoich wyborów, ale nawet jeżeli ze swoich wyborów, to zostanie na mnie ułożona dodatkowa praca przez zewnętrze, a jeżeli praca przez zewnętrze, to gdyby sam z siebie, z rozsądku, zrezygnuję ze swoich własnych prac po to, żeby było miejsce na tą pracę, która jest zlecona z zewnątrz, choćby to była od własnego serca, ale od sztucznego pobudzenia tego serca jakimiś środkami, lekami, można powiedzieć dopalaczami w pewnym sensie, bo mniej więcej taki sam efekt mają, że dopalają, czyli przyspieszają. Tego dopalacz w samolocie odrzutowym przyspiesza bardzo jego moc, jego wydajność, jego obroty. No i tak niestety muszę się tam podporządkować. Dlatego nie będę mógł wykonywać tych prac, czy tych zajęć, które zwykle robiłem, bo będę musiał więcej odpoczywać, mimo że ten odpoczynek zostanie w większości przeznaczony na tą narzuconą z zewnątrz przez młode opiekuńcze pokolenie pracę. Pracę, która oczywiście kiedyś się skończy. Zamęczeniem człowieka. Tak naprawdę zamęczeniem. Nie może, niestety, taka jest kolej rzeczy. Tak musi być ze wszystkimi. Przed pierwszą część życia goni się dlatego, żeby gonić, żeby z własnej woli gonić. A z drugiej rzeczy, w drugiej części życia nie tyle się ucieka, co goni się dlatego, że każą gonić. Goni się, bo ktoś ucieka. Goni się, bo ktoś się spieszy. Bo komuś więcej potrzeba. Dlatego nie ma co nawet rezygnować z własnych potrzeb, tylko jak gdyby zdawać sobie sprawę z tego, że tego swojego wysiłku już w to zdobywanie potrzeb już nie można wkładać. Bo ten wysiłek został już zagospodarowany w innej mierze, w inny sposób, na inne czynności. Więc udaje się na zasłużony odpoczynek, jak to mówią, zakończony w sposób wiadomy i być może w związku z tym już się nie zobaczymy, bo już nie będę miał siły, w sensie może fizycznie będę miał siły, ale nie będę miał, będę nie wiedział, że muszę oszczędzić wysiłek na tego rodzaju czynności przyjemnościowe po to, żeby włożyć tą pracę czy ten wysiłek w takie czynności, które otoczenie uważa za dobre dla mnie, czyli za dobre dla mojego zdrowia, mojego ciała. To nie będzie jogging, bo nie będę biegał na pewno. Będę dalej siedział przy oknie, przy powietrzu i oddychał, ale serce będzie pracowało, jakbym biegł. Więc w związku z tym nie będę miał sił czy czasu na przeznaczenie tego wysiłku z serca na jeszcze inne czynności, takie chociażby jak nagrywanie filmiku, czy pisanie programów, czy robienie czegokolwiek. W związku z tym zastanawiam się, kiedy powinienem to lekarstwo przyjmować. Czy z rana, czy tak naprawdę po południu, albo wieczorem, nie, bo już nie będę mógł zasnąć. Tak jak kawa. Więc w związku z tym chyba raczej po południu, po 13 godzinie, żeby nie za późno, bo jak kawę wypiję po 12, to nie mogę spać. Jeżeli lekarstwo przyjmę po 13, to też nie będę mógł spać, więc w związku z tym muszę przed 13 je przyjąć. Do 12 kawa, ewentualnie już teraz nie piję kawy, w związku z tym lekarstwo będę musiał przyjmować przed 13, bo potem nie będę mógł spać. A z rana będę miał tą chwilę dla siebie, dla takiego wysiłku własnego, z własnej woli, z własnego wyboru. Bo jeżeli za wcześnie wezmę to lekarstwo, to w tym momencie będę miał już od razu zablokowaną własną pracę i będę musiał tylko
spędzić czas na, że tak powiem, na wczasowaniu się, czyli na leżeniu i słuchaniu bicia swojego serca, tętniącego w uszach. Dziękuję. Chyba się nie zobaczymy.